Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 4 i 6 obracamy wokół dłuższej przyprostokątnej. Objętość powstałego stożka jest równa. Czyli zobaczmy, mamy sobie taki trójkąt prostokątny, mniej więcej. Tutaj będziemy mieli 6, tu będziemy mieli 4, tutaj będziemy mieli kąt prosty. Obracamy go wokół dłuższej przyprostokątnej. W rezultacie otrzymujemy taki oto stożek. No i pytanie jest o objętość powstałego stożka. No to zobaczmy, ten stożek ma promień podstawy długości 4 jednostek i wysokość równą 6, czyli V to jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość, czyli 1 trzecia pole podstawy, czyli pi razy promień do kwadratu, czyli 4 do kwadratu razy H, czyli razy 6. Co nam to da? Nasze V to będzie 1 trzecia razy pi r kwadrat, czyli będzie 16 pi razy 6, czyli mamy 1 trzecia z szóstką się skróci, tu zostanie 2, 2 razy 16 to jest 32 pi, odpowiedź C.